Ostatnio nad Polską pojawił się dziwny, świecący obłok, a ludzie zaczęli wysnuwać swoje hipotezy na temat tego zjawiska. Czy był to kosmiczny gruz wchodzący w ziemską atmosferę? Wybuch Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? A może duch naszych przodków? Okazało się, że sprawa była bardziej prozaiczna. W nocy z 25 na 26 grudnia, mniej więcej o godzinie 4:30, przeglądałem sobie jeszcze internet. Nagle skrzynka odbiorcza na fanpage'u Astrofazy na Facebooku rozgrzała się do czerwoności. Zaczęliście wysyłać zdjęcia oraz opisy zjawiska, które miało miejsce na nocnym niebie. Ludzie byli zdezorientowani, ponieważ widzieli coś takiego po raz pierwszy. Wyglądało jak świecący w nocy obłok, który rozrastał się coraz bardziej przez kolejne 15 minut. Okazało się też, że społeczność astronomiczna w internecie o tych porach nie sypia, no i w internecie rozgorzała dyskusja, co też to takiego było. Kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcie podesłane mi przez widza, myślałem, że to faktycznie jakiś bolid wszedł w ziemską atmosferę, ale jednak nie pasował mi tutaj opis, który razem ze zdjęciem przesłał widz. Powiedział, że rozchodziło się to mniej więcej 15 minut. No było to zdecydowanie za długo jak na bolid. Potem okazało się, że ten pierwszy moment, kiedy pióropusz był jeszcze bardzo mały i widać było tylko ten błysk światła, dochodzący jasnością mniej więcej do jasności księżyca, jak relacjonowali ludzie, którzy to widzieli, no dało mi to do myślenia, że na pewno nie był to bolid, a raczej będzie to coś związanego z rakietami. Zwłaszcza, że to zjawisko było bardzo podobne do startu rakiety Falcon 9, a właściwie do lotu jej drugiego stopnia, kiedy to gazy z dyszy silnika zostały rozsnute po całym niebie, w miejscu, gdzie no praktycznie nie ma już atmosfery, więc mogły się rozejść bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Natomiast na odpowiedniej wysokości, tam gdzie znajdował się drugi stopień, no jak najbardziej słońce było jeszcze widać i mogło one tę chmurę gazu oświetlić. Zagadka nie pozostawała długo zagadką i już po kilku godzinach mieliśmy odpowiedź. Czym też był ten dziwny obłok? Część ze społeczności astronomicznej miała rację, no i słusznie podejrzewała rosyjską rakietę balistyczną. Zwłaszcza, że obiekt widoczny był z naszej perspektywy właśnie na wschodzie. Natomiast po 15-20 minutach pióropusz zasnął praktycznie połowę widzianego przez nas nieba. Strona rosyjska wystosowała depeszę, w której wyjaśniła, że za całe zjawisko odpowiedzialny był test międzykontynentalnej rakiety balistycznej. A dokładniej RS-12 Topol-M. To międzykontynentalny pocisk balistyczny zamontowany na mobilnej platformie. Ciężarówce, która jest w stanie przewieźć go w dowolne miejsce, no i tam odpalić. Rakieta Topol istnieje w dwóch wersjach. Jedna odpalana z silosów, większa, mogąca przenosić nawet do 10 ładunków nuklearnych. Oraz mniejsza, właśnie ta mobilna wersja M, zamontowana na platformie, która przenosi co prawda jeden ładunek, no ale możemy go wystrzelić z dowolnego miejsca i nie potrzebujemy całej infrastruktury związanej z silosem. Ten wielki pojemnik na cygaro, który widzicie na szczycie przewożącej go ciężarówki, to jeszcze nie rakieta. To właśnie wyrzutnia, wewnątrz której znajduje się rakieta i z niej właśnie jest odpalana. Rakieta składa się z 3 stopni, które napędzane są stałym paliwem rakietowym. Masa startowa wynosi 47 ton, natomiast długość to ponad 22 metry. Średnica tej rakiety to bagatela 1,90 m, czyli wysokość przeciętnych drzwi. Topol-M jest jednym z najbardziej precyzyjnych pocisków międzykontynentalnych. Jego celność to nawet 200 do 350 metrów od zadanego celu. Co w przypadku przenoszonego ładunku wybuchowego, a właściwie bomby atomowej, no nie robi aż tak dużej różnicy. 350 metrów w tę czy we w tę, i tak tutaj zniszczenia będą przeogromne. Maksymalna prędkość rakiety to aż 7320 metrów na sekundę, czyli ponad 7 km na sekundę. Dzięki temu, licząc od miejsca startu do celu, może przebyć od 10 do 11 tysięcy kilometrów. A tak wygląda start takiego pocisku. Nie mam tutaj co prawda modelu Topola M, więc zbudowałem coś podobnego w Kerbalach. Na początku startuje cała konstrukcja. Po wyczerpaniu się zapasu paliwa w pierwszym stopniu zostaje on odrzucony. Natomiast drugi stopień rozpędza dalej całą konstrukcję. Po wyczerpaniu się paliwa w tym stopniu również i on zostaje odrzucony, a następnie rozpoczyna się odpalanie ostatniego, trzeciego stopnia. I właśnie najprawdopodobniej ten moment zauważyli obserwatorzy w Polsce, w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Następnie po wyczerpaniu paliwa w ostatnim stopniu do celu dolatuje już tylko ten stożek, w którym znajduje się ładunek nuklearny.
Ostatni stopień jest też swego rodzaju boosterem, który odpowiada za celowanie tej rakiety. To znaczy właśnie dzięki niemu możemy precyzyjnie nakierować ładunek na odpowiedni cel. Tak jak wspomniałem wcześniej, w miejscu, w którym rozpędzał się ten ostatni stopień, praktycznie nie ma już atmosfery, która mogłaby formować w jakiś sposób te gazy wylatujące z dyszy silnika. Dlatego też mogły one swobodnie rozprężać się w postać takiego właśnie wielkiego obłoku. Jak to się jednak stało, że byliśmy w stanie obserwować start tej rakiety z tak dużej odległości? Startowała ona z kosmodromu Kapustin Yard, znajdującego się w połowie drogi między Morzem Kaspijskim a Morzem Czarnym. Czyli teoretycznie nie powinniśmy być w stanie zobaczyć takiego startu, a jednak... Za wszystko odpowiada wysokość, na jakiej znalazła się rakieta. Chris z portalu Kosmonauta.net obliczył, że powinna się ona znajdować na wysokości od 1500 do 2000 km nad powierzchnią Ziemi. I tylko wtedy bylibyśmy w stanie właśnie ten show zobaczyć w takiej postaci, w jakiej go widzieliśmy. Czyli pióropusz pojawiający się na wysokości mniej więcej 30-40 stopni nad horyzontem. Ale co ta rakieta robiła tak wysoko? Zazwyczaj wysokości przelotów takich rakiet nie przekraczają 900-1000 metrów, a tu jednak 1500-2000 metrów. Dlaczego posłali tę rakietę tak wysoko? Otóż wszystko rozbija się o to, co właściwie Rosjanie chcieli przetestować. Pole walki to nieustające ścieranie się dwóch technologii. Technologii zadawania bólu oraz technologii bronienia się przed nim. I tutaj mamy dokładnie to samo. Mamy takie międzykontynentalne pociski balistyczne niosące ze sobą zagładę w postaci ładunków nuklearnych, ale też tarcze antyrakietowe, które właśnie tego typu pociski mają wyłapywać i niszczyć. Rosjanie przetestować chcieli nowy sposób na obchodzenie tych tarcz rakietowych. No i właśnie dlatego wysłali te rakiety tak wysoko. Oczywiście nie wiemy, co dokładnie chcieli przetestować, ponieważ to jest już tajemnica wojskowa, ale pewne tropy czy też pewne hipotezy pojawiły się również na polskich forach astronomicznych. Niektórzy z użytkowników zastanawiali się, czy nie chcieli oni w pewnym sensie ukryć takiej rakiety w jej początkowej fazie lotu właśnie między satelitami, które na wysokości mniej więcej 2000 km już się znajdują. Dzięki temu, że lot takiej rakiety zostałby wykryty później niż normalnie, systemy tarczy antyrakietowej miałyby o wiele mniej czasu na reakcję i przez to mogłyby po prostu taką rakietę przepuścić. Tak naprawdę nie ma się co przejmować. Tego typu testy prowadzone są przez wszystkie mocarstwa atomowe co jakiś czas. Testują oni właśnie nowe technologie, testują oni nowe rozwiązania, czy też po prostu ćwiczą na wypadek ewentualnego konfliktu nuklearnego. Ale póki co nie ma tutaj powodów do zmartwień i możemy spokojnie podziwiać piękno takiego suborbitalnego lotu podświetlonego przez promienie Słońca. Powiem wam, że temat tych międzykontynentalnych pocisków balistycznych zainteresował mnie na tyle, że chyba zrobię na ten temat odcinek. Zresztą piszcie w komentarzach, czy chcielibyście go prędzej, czy raczej później. A ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia i pamiętajcie, że warto patrzeć w niebo, bo tam dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Cześć!